Wiosną podczas pierwszego lockdownu w Niemczech cztery siostry z Wiesbaden opracowały grę planszową w koronawirusa. Inspiracją były doniesienia medialne o sytuacji w kraju i na świecie. To jest szczególna gra na szczególne czasy. Opracowałyśmy grę nawiązującą do koronawirusa, siedząc w domu w czasie lockdownu. Słyszałyśmy w mediach i widziałyśmy w pobliskich supermarketach, jak wszyscy wpadali w panikę. To nas naprawdę zszokowało, więc aby uporać się z tą całą sytuacją, wymyśliłyśmy grę planszową. Gracze rywalizują o kupno artykułów spożywczych z listy zakupów dla sąsiada w podeszłym wieku. Przeszkodą jest napotkanie wirusa, który wysyła cię na kwarantannę albo puste półki w sklepie. Na początku pandemii Niemcy wykupywali zwłaszcza mydło i papier toaletowy. Podstawową zasadą jest solidarność. Siostry włączyły do gry różne motywy, które pojawiały się w wiadomościach w związku z COVID-19. Wszyscy słyszeliśmy o koncertach balkonowych we Włoszech, wprowadziłyśmy więc tego typu niezwykłe atrakcje do zasad naszej gry. Kiedy ojciec dziewczynek zapoznał się z pomysłem na grę, zatrudnił artystę, który zaprojektował karty, plansze i pudełko. Ponieważ gra cieszyła się tak dużą popularnością, było to nie lata wyzwanie dla naszej rodziny. Trzeba było zapakować i wysłać 500 gier w bardzo krótkim czasie. Popyt w całych Niemczech jest ogromny. Dzięki pomysłowości sióstr, rodziny, które utknęły teraz w domu podczas drugiego lockdownu, mają nowy, zabawny sposób na spędzanie przymusowego czasu wolnego.